Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizuje projekt pod nazwą Budowa instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W skład projektu wchodzi budowa zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów, budowa kompostowni na wielkość 21 tysięcy ton. Pozostałą częścią projektu jest infrastruktura techniczna, zabudowa wagi, zabudowa myjni, jak również zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego. Zakład będzie miał moc przerobową około 47 tysięcy ton odpadów na rok. Będzie odbierał głównie odpady zmieszane, komunalne. To jest dla nas bardzo ważny projekt. My jesteśmy regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych i jesteśmy zobowiązani do uzyskania takich poziomów odzysku, gdzie ta instalacja jest nam niezbędna. Realizacja projektu pozwoli na to, że wszystkie warunki, które są obowiązujące w ramach programu ochrony środowiska, zostaną spełnione. Budowa nowoczesnej instalacji zapewni wysoki poziom odzysku. Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami, z tym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Wszystkie tego typu projekty mają na celu jednak przede wszystkim zmniejszanie dostarczania odpadów na składowiska, czyli segregacja odpadów i wykorzystanie ich w procesie gospodarczym, kompostowanie odpadów biologicznych. Bardzo ważną rzeczą jest, by jak najmniej materiałów trafiało na składowisko odpadów i ten projekt właśnie to zabezpieczy. W 2012 szacowano, że składowane jest około 70% przyjmowanych w ogóle do zakładu starego odpadów, a po wybudowaniu tego nowego zakładu przyjmuje się, że około 39% z przyjmowanych odpadów będzie składowanych. Oprócz tych pozytywnych aspektów, mówimy tutaj o ochronie środowiska, to należy zawsze przypomnieć o aspekcie społecznym. Ta inwestycja da również nowe miejsca pracy, gdzie w obecnej sytuacji gospodarczej jest to dla nas bardzo ważne. Wsparcie unijne jest niezbędne dla realizacji tej inwestycji. Bez środków unijnych nie moglibyśmy zrealizować tego projektu. Byłby to za duży wydatek dla zakładu. Koszt całkowity projektu wynosi około 26 milionów złotych. Ta kwota może ulec zmianie, ponieważ w tej chwili beneficjent podpisuje umowy na wykonanie tego zakładu. Natomiast sama dotacja to jest 14 735 tysięcy. Oczywiście ta kwota też może minimalnie ulec zmianie, bo to wszystko zależy od całkowitego kosztu projektu. Projekt ma zostać zakończony w październiku 2015 roku.